Uprzejmie prosimy panią dyrektor szkół, panią Ewę Petrykiewicz o zabranie głosu. Jeszcze raz serdecznie wszystkich państwa witam, już uroczyście i oficjalnie. Przede wszystkim wśród naszych gości chciałabym serdecznie powitać panią Joannę Szczawińską, dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, która reprezentuje panią minister dzisiaj, oraz pana Sebastiana Kęćka, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji. Bardzo serdecznie witam też wszystkich naszych czcigodnych księży kapłanów na czele z księdzem prałatem Majem, który właśnie do nas dotarł. Witam serdecznie panią Elizę Dzwonkiewicz, prezesa Fundacji Lotto, której szkoła bardzo wiele zawdzięcza. Witam serdecznie po raz pierwszy chyba w naszej szkole panią Agnieszkę Bogucką, prezesa oddziału warszawskiego Wspólnoty Polskiej. Raz drugi. Ale na pewno po raz pierwszy jest u nas pani Aleksandra Ślusarek, przewodnicząca Związku Repatriantów Rzeczpospolitej. Oraz pan reżyser Jerzy Szkamruk, na którego filmie byliśmy ostatnio właśnie o Kazachstanie i był to dla nas dzień, wieczór pełen wzruszeń. Bardzo gorąco witam pana Denisa Dębka, dyrektora Wydziału Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogromnie się cieszymy, dlatego że pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, jak również ekipa urzędu, pracownicy są nam bardzo bliscy sercu i mamy wiele nieoczekiwanych niespodzianek z ich strony i prezentów, więc wiemy, że troszczą się o naszą szkołę. Bardzo serdecznie witam panią Ewę Kulikowską, burmistrza Sokółki, i pana Adama Kowalczuka, wiceburmistrza Sokółki. A także panią Monikę Klim, działaczkę społeczną i historyka Sokółki, i pana Krzysztofa Oszera, Stowarzyszenie Historyczne imienia Bohaterów Ziemi Sokulskiej. To, że państwo u nas są, to nie jest przypadek, ponieważ ostatnio zacieśniamy więzy przyjaźni z Sokółką. Witamy serdecznie panią Grażynę Raszkowską, dziennikarkę Rzeczpospolitej Polskiego Radia, członka zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa i współtwórczynię, jurorkę i dyrektora festiwalu Kino z Duszą, które nas ostatnio zachwyciło. Witam serdecznie wszystkich naszych mecenasów, przedstawicieli fundacji, między innymi Fundacji Aramejskiej, pana Jana Bromskiego jako prezesa i innych przedstawicieli fundacji, Fundacji Rady Patronackiej Fundacji dla Polonii i panią Hannę Jastrzębską, Fundacja Talentów Moc, jeśli dotarła już. Oraz witam bardzo serdecznie to nowych gości, można tak powiedzieć, na pokładzie naszego statku, czyli grono artystów, którzy zorganizowali przepiękną wystawę Polska Wolna, Stulecie Niepodległej,
w naszej szkole, która do końca listopada będzie u nas do obejrzenia, do zapoznania się. Witam także naszych gości z Nowego Rozdołu, panią Tatianę Biłyk, dyrektora Szkoły Polskiej w Nowym Rozdole, która razem z grupą młodzieży, która wzięła udział w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej Rodzina Polonijna. I witam grono artystów, to już mówiłam, i jak przede wszystkim chcę powitać jeszcze raz czcigodne grono jury, które dzisiaj bardzo ciężko pracowało. Panią Barbarę Czartoryską, przewodniczącą jury. Panią Ewę Szakalicką, członka jury. Księdza Radosława Glimasińskiego, naszego kochanego proboszcza. Pana Krzysztofa Tomaszewskiego, który jest od lat związany ze szkołą. I wszystkich drogich gości, jeśli kogoś nie wymieniłam, to na pewno witamy go serdecznie i w sercu. Drogich nauczycieli, kolegów, koleżanki. Witam serdecznie rodziców, jeśli dotarli na nasze przedstawienie, i was, drodzy kochani uczniowie, witam was na tej gali laureatów. Chciałabym teraz prosić o zabranie głosu panią Joannę Szczawińską, dyrektora generalnego MEN. Pani dyrektor, dostojni goście, droga młodzieży, serdecznie dziękuję w imieniu pani minister Anny Zalewskiej, jak i swoim własnym za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Przyznam szczerze, że obchody niepodległej, wykonywanie utworów, pieśni w wykonaniu dzieci są najwspanialszym przeżyciem i tym, w jaki sposób możemy uczcić stulecie odzyskania niepodległości. Uczestniczyłam już w wielu takich wydarzeniach. Każde z nich to są ogromne emocje, a nawet i łzy. Cieszę się bardzo, że młodzież w ten sposób oddaje hołd Polsce, że jest tak utalentowana, tak wspaniała. Życzę wam, drodzy uczniowie, abyście rozwijali swoje talenty, rozwijali swoją wiedzę. Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej deklaruję dalszą współpracę, dalsze wsparcie dla was wszystkich i nie mogę się doczekać występu. Także serdecznie dziękuję. A teraz zapraszamy na scenę zespół muzyczny, aby wykonał utwór pod tytułem Pieśń Kronika. Akompaniment przy pianinie zapewni pani Irena Korszynowa. Ów utwór został skomponowany przez Ernesta Brylla w 1975 roku. Autorem tekstu była Katarzyna Gardner. Przesłanie Pieśni Kronika zawiera się w ukazaniu wielkiej miłości do ojczyzny, która najpełniej wyrażała się w poniesieniu za nią na wyższej ceny ofiary z życia. Wskazuje przy tym, iż owa ofiara złożona została w poczuciu wolności. Piosenkę tą dedykujemy na wstępie naszej uroczystości wszystkim naszym gościom, gdyż ten utwór mówi o naszej tożsamości. Na ziemię taka czysta.
pustynię budził? Kto gasił żar równika? Kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej? Wielcy synowie spłumali z tęsknoty. Teraz, powróceni w jedno wspólne ognisko, zbudują na ziemi więcej, niżli ktokolwiek. Widzę to ja, ślepy. Wierzę wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co mi pokalana, za to powietrze, że wszystkich wolności najzdrowsze, za ludzi zgodnych, młodych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, właściwych, złościwych. Polszczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co mi pokalana, za to powietrze ze wszystkich wolności najzdrowsze, za ludzi zgodnych, młodych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, złościwych, za moją ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. Za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co mi pokalana, za to powietrze, ze wszystkich młodości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, młodych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, złościwych, a moje ścisne, pościsne, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. Szanowni Państwo, przed południem odbył się konkurs pieśni patriotycznej dwóch szkół. Szkoły podstawowej, niepublicznej i liceum ogólnokształcącego niepublicznego Kolegium Świętego Stanisława Kostki w dwóch kategoriach. Kategoria pierwsza – klasy 1-7 szkoły podstawowej, a kategoria druga to klasy 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum oraz wszystkie klasy licealne. Odbyły się także występy indywidualne w obydwu kategoriach. Przewodniczącą jury była pani Barbara Czartoryska z Rady Patronackiej Fundacji dla Polonii. Natomiast do grona członków należeli pani redaktor Ewa Szakalicka, ksiądz Radosław Glimasiński, proboszcz parafii Świętego Kazimierza w Warszawie oraz pan Krzysztof Tomaszewski, przyjaciel szkoły. Po długich obradach jury wyłoniło laureatów.
W kategorii pierwszej, występach klasowych. Wyróżnienie otrzymują klasy pierwsza, trzecia oraz klasy szósta i siódma szkoły podstawowej. Zapraszamy na scenę przedstawicieli klas i prosimy o pozostanie z nami na scenie. Miejsce pierwsze zajęły klasy czwarte i piąte. Zapraszamy przedstawicieli klasy czwartej i piątej. Prosimy przedstawicieli klas o pozostanie na scenie. Natomiast w kategorii drugiej miejsce trzecie zajęły klasy pierwsza B oraz klasa pierwsza druga A. Miejsce drugie zajęła klasa druga B. I pierwsze miejsce zajęła klasa trzecia. Zapraszamy także przedstawicieli klasy 8 i 3 gimnazjum oraz 1 A i 1 C. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli klas na scenę, a o wręczenie nagród uprzejmie prosimy przewodniczącą jury panią Barbarę Czartoryską. Serdecznie gratulujemy wszystkim klasom. A teraz przejdźmy do wyników indywidualnych. W kategorii pierwszej wyróżnienia otrzymują Grzegorz Kubek z klasy trzeciej, Teresa Kubek z klasy siódmej, Alisa Pasok z klasy siódmej. Zapraszamy osoby wyróżnione na scenę i prosimy o pozostanie z nami. Pierwsze miejsce zajęła Maria Haraszczuk z klasy piątej. Zapraszamy do nas na scenę. W kategorii drugiej miejsce trzecie zajęły Maria Machynia oraz Tatiana Leonhardt. Miejsce drugie zajęła Bożena Omeliańska z klasy trzeciej. Miejsce pierwsze zajęła Dana Kuszel z klasy drugiej B. Wszystkich laureatów zapraszamy na scenę, a wręczenie nagród poprosimy księdza Radosława Glimasińskiego.
Wobec tego rozpoczynamy finałowe występy laureatów czwartego konkursu pieśni patriotycznej. Na początku wystąpiły soliści klasy, które zajęły pierwsze miejsce w obu kategoriach. Zapraszamy Marię Haraszczuk, uczennicę klasy piątej szkoły podstawowej, która wykona dla Państwa utwór Dziewczyna z granatem. Kompozytorem muzyki do piosenki Dziewczyna z granatem był Bartosz Hajdecki. Autorką tekstu była Bożena Kraczkowska. Tekst ukazuje historię młodych ludzi, pragnących kochać oraz być szczęśliwymi, którzy zostali wrzuceni w dziejową zawieruchę. Pewnym pocieszeniem pozostaje jednak fakt, iż ich trud jest walką o niepodległość. Walczą bowiem za swoją Warszawę. Pieśń pozostaje zarazem apelem sięgnięcia po broń w walki, bowiem w obliczu zagrożenia żołnierzami stały się zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Dziękujemy Marysi i zapraszamy Danę Kuszyl, uczennicę klasy 2B, która zaśpiewa kolędę warszawską 1939. Autorem pieśni był Stanisław Baliński. Tekst napisał po klęsce wrześniowej w grudniu 1939 roku, zaś muzykę skomponował Zbigniew Preissner. Tekst stanowi wezwanie, a zarazem prośbę o skierowanie do Świętej Pani o odłożenie narodzenia Jezusa Chrystusa na czas wojny. Ci, którzy oczekują narodzenia Pana, nie chcą, żeby Syn Boży, Dzieciątko Jezus, oglądał świat dotknięty tragizmem wojny. Thank you.
Dziękujemy, Danie. Zapraszamy klasy 4-5 z piosenką Serce w plecaku. Autorem muzyki i tekstu tej piosenki był Michał Zieliński. Utwór skomponował w okresie odbywania służby wojskowej w Truskawcu, grając w orkiestrze tamtejszej jednostki. Utwór śpiewano w kraju i za granicą, w wojsku i w oddziałach partyzanckich, w więzieniach i w obozach koncentracyjnych. Rozpowszechnił się w obozach jeńców wojennych, dokąd przenieśli go pod koniec 1944 roku powstańcy warszawscy. Dziękujemy bardzo klasie 4-5, a na scenę zapraszamy klasę 3 liceum, która wykona utwór pod tytułem Przysięga. Autorem tej piosenki był Andrzej Kolakowski. Utwór skomponował w 2009 roku. Opowiada o nadziei, która jest zawsze obecna w sercach walczących za ojczyznę. Wskazuje zarazem, że podejmowali walkę o wolność żyjących oraz za wieczną chwałę zmarłych. Thank you.
Wojna. Okrutna wojna. Ona przychodzi do naszych domów, zabierając wszystko, co nam jest drogie. Wszystkich, których gorąco lubimy. Zostawiając po sobie tylko rzeki łez, krwi i pusto. Owiniętą bólem ziemię. Dziękujemy klasie trzeciej. Zapraszamy klasę drugą A z utworem Warszawa ma. Przepraszam bardzo. Zapraszamy klasę drugą B z utworem Warszawa ma. Pieśń Warszawa ma swoją melodię nawiązuje do pełnej smyku kolosanki. Utwór stanowi personifikację Warszawy,
jako świadka tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Jej słowa przepisywane są różnym autorom, przez co oficjalny prawdziwy autor pozostaje nieznany. Tekst do słynnej starej żydowskiej melodii pod tytułem Miasteczko Bełz poświęcony jest Warszawie za murem, traktuje o tragicznym losie warszawiaków, pochodzenia żydowskiego zamkniętych w getcie. Dziękujemy klasie 2B i zapraszamy na scenę Bożenę Omiliańską,
uczennicy klasy trzeciej, która wykonała dla państwa piosenkę Mury. Piosenka Jacka Kaczmarskiego stała się hymnem Solidarności i symbolem walki z reżimem oraz roli poety, który zagrzewał ludzi do boju. Dziękujemy Bożenie. Przejdźmy do miejsc trzecich i ostatnich. Przed Państwem wystąpi Maria Machynia, uczennica klasy 8 szkoły podstawowej z piosenką Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Ojczyzna to miejsce urodzenia, rozwoju oraz spełniania się, ale także walka o niepodległość. Owy nieco niedostrzegane w dobie pokoju aspekty przybliży nam właśnie tekst pod tytułem Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
gdzie w niebie śni gwiazdek, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi. Gdzie trawy na łące, gdzie sary kwitniące, samotnia łałeczka w ogrodzie, tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat. Дякуємо Марисі. На сцену запрошуємо Тетяну Леонхард, яка виконує для панства утвор «Увірш польсько». Автором тексту і музики була Моніка Бревчак. Пісня оповідає о милості до Польщі, її традиції, історії і о вірі в Бога, яка буде допомагала полякам в найтрудніші години. Thank you.
Dziękujemy Tatianie. A teraz przed Państwem klasa 2A z Marszem Sybiraków. Utwór odnosi się do jednej z najbardziej tragicznych kart historii narodu polskiego – syłek na Sybir, kiedy to niejednokrotnie całe rodziny wywożone w głąb Rosji, zarówno po powstaniach narodowyzwoleńczych XIX wieku, jak również w okresie II wojny światowej. Bolesne było nie tylko rozstanie z najbliższymi, ale również przymus życia z dala od umiłowanej ojczyzny.
Dziękujemy klasie drugiej A. Ostatnio wśród laureatów wystąpi klasa pierwsza B z piosenką Warszawa, sierpień 44. Piosenka o powstaniu warszawskim została napisana przez Arkadiusza Kobusa w roku 2015, aby upamiętać walczących i poległych w powstaniu warszawskim. Do ostatniej kropli krwi. Stolica została całkowicie zniszczona. 1 sierpnia 44 rok, godzina 17. Do miasta ze snu, swojskiego śmierci.
Za chwilę uczniowie liceum pod kierunkiem pani profesor Kamili Królikowskiej wykonają taniec Krakowiaka. Zapraszamy na scenę.
Dziękujemy zespołowi tanecznemu za wystąpienie. Za chwilę, na zakończenie uroczystości, uczniowie zaśpiewają pieśń pod tytułem 966. Akompaniament przy pianinie zapewni pani Irena Korszunowa. Kompozytorem tekstu pod tytułem 966 był Lech Makowiecki. Pieśń stanowi opowieść o początkach chrześcijaństwa w Polsce, przyjmując tytułową datę 966 rok jako moment przełomowy, zapoczątkowujący nową erę w historii naszej ojczyzny. Ów utwór stanowi również swego rodzaju wyznanie wiary, ukazujące wpływ obecności chrześcijaństwa na historię. Zanim to nastąpi, poprosimy jeszcze o zabranie głosu panią dyrektor szkół, panią Ewę Petrykiewicz. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że młodzież dostarczyła Państwu trochę emocji i dobrych przeżyć. Ten taniec na końcu to jest pewna nowość, którą wprowadzamy, żeby nie tylko śpiew, ale także trochę tańca, folkloru. I chciałabym na koniec będzie piosenka 966. Po tej piosence chciałabym zaprosić Państwa na dół, na kawę, herbatę, ale też na obejrzenie wystawy, którą przygotowali zaproszeni tutaj goszczący artyści, poświęconą właśnie stuletniej rocznicy niepodległości. I no myślę, że to będzie kolejna uczta duchowa. Natomiast zanim młodzież zakończy te występy, ja chciałabym gorąco i serdecznie podziękować. Podziękować pani dyrektor za udział w naszej uroczystości, za przybycie. Wszystkim drogim, szacownym gościom, których witałam, chcę podziękować za przyjęcie tego daru młodości, piękna i talentów naszych uczniów ze wschodu. Myślę, że sami Państwo dotknęli, że metoda nauki historii i patriotyzmu przez piosenkę jest skuteczna. Chcę powiedzieć, że uczniowie klas pierwszych, a także wielu naszych finalistów indywidualnych, to są uczniowie, którzy 2 miesiące temu nie mówili po polsku. To nie jest tak, że oni tak pięknie śpiewają, bo już jakiś czas mówią. Nie. Właśnie piosenka, wiersz, występy motywują ich do tego, żeby szybciej się języka polskiego uczyć. Chciałabym szczególnie podziękować drogiemu, szacownemu jury na czele z panią Barbarą Czartoryską, przewodniczącą jury, ponieważ to jest bardzo ważne, że znaleźli Państwo czas i poświęcili go, żeby wysłuchać naszych uczniów, ich zapału, ich zaangażowania, ocenić i potem wyłonić spośród nich tych najlepszych z najlepszych. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego naszego kolejnego konkursu, czwartego już. W szczególności chcę podziękować pani Agacie Kubiak i panu Januszowi Sękowskiemu za to, że wzięli w swoje ręce organizację, przygotowanie i scenariusza i prób młodzieży, że od 3 tygodni bardzo intensywnie nad tym pracują. I ten sukces młodych ludzi był możliwy właśnie dzięki ich pracy. Chcę podziękować również wszystkim wychowawcom, nauczycielom, którzy ćwiczyli z młodzieżą pod, można tak powiedzieć, kierunkiem pani Agaty i pana Janusza, którzy realizowali ten scenariusz, martwili się, jak te występy będą wyglądać, pomagali uczniom wybierać stroje, choreografię planowali. Więc również za to bardzo dziękuję. Dziękuję naszym muzykom,
pani Irinie i pani Tatianie za, pani Irinie za akompaniament i ćwiczenie po młodszych grup i zespołu muzycznego. Pani Tatianie, która już nas opuściła, za ćwiczenie chóru i indywidualną pracę z uczniami. Chcę bardzo serdecznie podziękować tym nauczycielom, którzy wnieśli dodatkową pracę, pani Katarzynie Wójcik za wystrój, za troskę o wygląd, zawsze za scenografię, za cały wygląd szkoły, który jest wyglądem, można tak powiedzieć, wielką lekcją historii i świętowaniem niepodległości. I to jest wszystko dzięki pani Katarzynie Wójcik. Nie wiem, gdzie się schowała. Ale jest. O, aż tam na końcu. I wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom, którzy wspierali ją w tym w trudzie i organizatorów wspierali w tym trudzie. Dziękuję naszym uczniom, którzy towarzyszyli wszystkim grupom, grali na instrumentach, dbali o oprawę pod kierunkiem pana Tomka Frąckiewicza, który jest zawsze niezawodny w tych kwestiach organizacyjnych. Też nie wiem, gdzie się schował. I chcę powiedzieć piękną rzecz. Chociaż oczywiście ci, którzy nie zostali laureatami, przeżywają to, była piękna współpraca między młodzieżą. Nie było walki, nie było rywalizacji, nie było złości, niechęci. Była cały czas wzajemna pomoc. Uczniowie sobie nawzajem pomagali, grali, pomagali w innym klasom, kolegom, którzy występowali indywidualnie. Było pełne zaangażowanie w to, żeby każdy wypadł jak najlepiej. Myślę, że zdali największy egzamin właśnie ze współpracy, z wzajemnej, z wszelkiej troski o siebie nawzajem. Wydaje mi się, że to jest dla nas też bardzo piękne doświadczenie i owoc, myślę, dużej pracy wychowawczej i w internacie, i w szkole, żeby pomóc im się tak rozwijać. To ja zapraszam uczniów. Yeah.